W kontekście nowego stworzenia pada bardzo radykalne stwierdzenie, którego nie możemy przeoczyć. Dziś, między innymi o tym, więc, rozbieki lecimy. Trajda życia z Bogiem słowoda daje dziś wersję espresso jednowątkowo krótko i na temat. I od razu przenosimy się do listu do Galatów. Myślę, że będziemy o tym mówić pewnie przez kilka odcinków, dlatego, że w rozdziale szóstym, w wersecie 15. w kontekście nowego stworzenia, czyli tego nowego człowieka w Jezusie Chrystusie. Padają bardzo mocne słowa. W kontekście takiej dyskusji chlubienia się własnymi uczynkami, czy przestrzeganiem prawa. Apostoł Paweł pisze ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. W kontekście przestrzegania prawa już teraz nie liczy się, czy jesteś obrzezany, czy nieobrzezany, bo tam wtedy też prowadzono te dyskusje, czy nawróceni Żydzi ewentualnie. Osoby, które dołączają do, do, do chrześcijaństwa, są chrześcijanami, czy powinny też przestrzegać przepisów prawa żydowskiego? Toczyła się ta dyskusja, też był Sobór Jerozolimski. Apostoł Paweł pisze: Ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. A rozdział wcześniej czytamy, że w Jezusie Chrystusie liczy się tylko wiara, która działa przez miłość. Czyli Możemy powiedzieć, że apostoł Paweł akcentuje tutaj, że liczy się w Chrystusie Jezusie nowe stworzenie i wiara, która działa przez miłość. Nowe stworzenie i wiara, która działa przez miłość. Skoro słowo Boże tak to ogarnia, no to musimy się temu przyjrzeć. I teraz jakby jaka potęga musi być w tym nowym stworzeniu, skoro apostoł Paweł mówi: Słuchajcie, prawo było dobre, prawo było potrzebne, ale skończył się ten etap. I teraz to Jezus Chrystus dla nas wypełnił prawo. On dla nas jest sprawiedliwy. My już nie musimy zbierać punktów u Pana Boga, żeby zasłużyć na jego miłość, żeby zasłużyć na niebo, to Jezus Chrystus wysłużył nam niebo. To Jezus Chrystus jest naszym zbawicielem i odkupicielem. I ja teraz wierząc w niego, ja chcę czynić dobre rzeczy. Ja będę czynił tego dobra ile się da. Chcę, żeby moje życie było kanałem dobra dla tego świata. Ale już nie po to, abym Prężył moje muskuły przed Bogiem i zasługiwał na niebo, to dlatego, że jestem nowym stworzeniem w Chrystusie i chcę być użyteczny dla Boga. Chcę, żeby jego życie promieniowało w tym świecie. Więc zobaczcie, że ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nie obrzezanie, tylko nowe stworzenie. Więc to, na czym mamy się skupić, bo, bo, bo ten nowy człowiek on, on odkrywa wszystko: on odkrywa Boga, odkrywa siebie, odkrywa kościół, odkrywa ewangelizację, misję, służbę Bogiem, wszystko. Nowe stworzenie, nowy człowiek w kontekście wiary w Jezusa Chrystusa. I ciekawe jest, że Paweł dalej pisze w 16 wersacie: Na wszystkich tych, którzy się tej zasady będą trzymać, i na Izraela Bożego, niech zstąpi pokój i miłosierdzie. Kiedy żyjesz jako nowe stworzenie, towarzyszy Ci pokój, towarzyszy Ci miłosierdzie, którym możesz dzielić się z innymi, bo Bóg objawił nam, okazał nam swoje. Miłosierdzie. Więc zobaczcie, jakie mocne stwierdzenie. Może w Twoim życiu jest, czy w moim życiu pojawia się jakaś tak jeszcze próba zbierania punktów u Boga, jakiegoś zasługiwania, przypodobania się Jemu. Jezus Chrystus już zrobił, co trzeba, aby otworzyć nam drogę do Ojca, i teraz możemy żyć jako nowe stworzenia przez wiarę w Jezusa ku chwale Boga Ojca w Duchu Świętym, we ścisłej współpracy z Duchem Świętym, z Jego łaską, z Jego darami, z Jego obecnością. Więc Galatów 6,15. Ani obrzezanie, nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Bycie w Chrystusie. Pomóż nam Duchu Święty to ogarnąć. Eee, niech tak się stanie. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieści, o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.